Cześć. Zanim zaczniemy, mam do ciebie prośbę. Zamknij oczy. Odpal mnie na słuchawkach. Połóż się i upewnij, że nikt nie będzie ci przeszkadzał. Zaufaj mi. Dzięki. La mia armata di distruggere. Jak możemy sprawić, by człowiek, nawet najbardziej przebiegły i bezwzględny morderca, pewny swej przewagi nad całym światem, został złamany? Należy uświadomić mu jego małość, pokazując rzeczy, których nie byłby w stanie sobie wyobrazić. Howard Redwood, seryjny morderca skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Poprawia właśnie krawat, relaksując się w pokoju przesłuchań tajnego zakładu zamkniętego. Kilka godzin wcześniej dowódcy otrzymali wiadomość o tym, jakoby zaginiona kilka dni wcześniej nastolatka znajdowała się w przygotowanym przez niego ukryciu. Mężczyzna bez ogródek przyznał się do winy, jednak śmiejąc się w twarz pracownikom placówki, odmawia udzielenia informacji na temat miejsca przetrzymywania dziecka. Co jeszcze mogą mu zrobić? Odsiedzi dożywocie. Jest masochistą, więc żadne tortury nie będą mu straszne. Zaś próba wytłumaczenia się z użycia takich środków przysporzy konsekwencji jedynie czyniącym honory. Nie ma nikogo innego, kto czekałby na wyjście potwora. Żadnego haka, żadnego sposobu na uratowanie dziewczynki. Żadnego. Wprowadzić obiekt 213-453. Drzwi do pokoju przesłuchań otwierają się. Mężczyzna w białym kitlu wprowadza na miejsce na oko 8-letnią dziewczynkę w czarnej sukience. Kruczoczarne włosy opadają na jej ramiona i twarz, ozdobioną brutalnie przez liczne blizny przypominające poparzenia. Jej wzrok wydaje się nieobecny. Dziecięce oczy wydają się puste, lecz nie do końca. Tak karykaturalna sytuacja w całości skupia uwagę przestępcy na dziewczynce, wskutek czego nie zauważa przechodzących przez naukowca dreszczy niepokoju, powodowanego samym faktem stania w pobliżu dziewczynki. Nim ktokolwiek wypowiada słowo, z uwieszonego w kącie pomieszczenia głośnika dobiegają kolejne informacje. Osadzony Howardzie Redwood. Jako iż odmawia pan współpracy w celu wyjaśnienia bieżącej sprawy, zmuszeni jesteśmy zastosować specjalne środki perswazji, które to mają na celu skłonić cię do wyjawienia nam prawdy. W przeciągu kolejnych 7 nocy zostaniesz osadzony w dwuosobowej celi wraz z obiektem 213-453. Z racji na eksperymentalny charakter całego przedsięwzięcia, ponownie zapytany o miejsce przetrzymywanej zostaniesz dopiero po upływie wyznaczonej powyżej daty. Od decyzji dowództwa nie masz prawa odwołać się ani domagać przerwania eksperymentu. Coś było tu naprawdę nie tak. Gdyby dowództwu placówki zależało faktycznie na odnalezieniu przetrzymywanej dziewczyny, umożliwiliby przerwanie działań w dowolnej chwili, jeśli tylko Redwood zdecyduje się udzielić informacji. Stwierdzenie, iż zapytany zostanie o to dopiero po 7 dniach, świadczy o tym, iż cała sytuacja może być jedynie pretekstem do przeprowadzenia eksperymentu. Przestępca jednak nie zareagował na wiadomość powyższymi myślami. Wybuchł głębokim śmiechem, oficjalnie komunikując, co ma zamiar zrobić dziewczynce, jak tylko zostaną sami. Nie szczędząc przy tym obrzydliwych szczegółów oraz otwarcie lżąc pracowników ośrodka, uznając to za najgłupszą rzecz, o jakiej słyszał. Co by podkreślić, wstaje z krzesła i za pomocą głośnego krzyku i wykrzywianych min próbuje przestraszyć dziecko. Obiekt pozostaje niewzruszony. Beznamiętnie patrzy przed siebie.
Mężczyzna zaprzestaje wygłupów, gdy tylko ich oczy spotykają się ze sobą. Jego mimika natychmiastowo przechodzi w pełną powagę, brak zrozumienia i zaniepokojenie. Z ust mordercy pada tylko jedno. Co jest? W tym momencie zaczyna się transport obojga do wyznaczonej celi, ukrytej w samym rogu najmniej zaludnionego bloku. Mimo braku jakiegokolwiek nadzoru, mężczyzna nie spełnia swojej groźby. Oddalający się strażnicy zauważają jedynie moment, w którym Redwood cofa się, przywierając plecami do ściany, ale nie spuszczając z dziecka oczu. Obserwacja celi tej nocy zostaje utajniona. Raporty zebrane z samego rana. Więźniowie tego bloku skarżą się na krzyki mężczyzny dobiegające z ukrytego przed ich wzrokiem wnętrza celi. Ponoć osadzony wykrzykiwał w panice niezrozumiałe słowa, które następnie milkły, zagłuszone chwilami maniakalnego śmiechu. Co ciekawe, więźniowie zauważyli również anomalię, określaną przez, co również ciekawe, wszystkich w identyczny sposób, jako zmiana atmosfery. Niektórzy opisali to słowami, jakby w powietrzu wisiało coś niedobrego. Raport z wnętrza celi. Dziewczynka siedzi na łóżku z oczami wycelowanymi przed siebie. Na jej ubraniach ani ciele nie widać ani śladu brudu czy dynamicznych zmian, co wysnuwa wniosek, jakoby mężczyzna mimo swych gruźb nie dotknął jej nawet palcem. Wspomniany właśnie mężczyzna siedzi pod ścianą, wpatrując się w dziewczynkę, usiłując nie spuszczać jej z oczu za wszelką cenę. Wpada w panikę, gdy jest wyprowadzany, usiłując wciąż przyglądać się dziecku. Uspokaja się dopiero, gdy dziewczynka znika z jego pola widzenia na dłuższy czas. Raport z rozmowy. Zapytany o przebieg nocy, mężczyzna nie odpowiada, miast czego prosi o natychmiastowe zaprzestanie eksperymentu, informując, że powie wszystko, co tylko chcą wiedzieć. Nie uzyskawszy odpowiedzi, pracownik ponownie pyta, po czym morderca zaczyna błagać i łkać w przerażeniu. Błagać, by tylko nie wysyłali go z powrotem do celi. Pytanie zostaje ponowione po raz trzeci. Wśród błagań pada jedno, odnotowane przez pracownika stwierdzenie. Ona się nie rusza. To coś ją przesuwa. Gdy pracownik pyta, co osadzony miał na myśli, ten odpowiada jedynie: zaniosło ją do łóżka. Próba uzyskania większej ilości informacji spełza na niczym. Mężczyzna zostaje przeniesiony do lazaretu, w którym odczekuje do wieczora, którego funkcjonariusze mimo sprzeciwów i błagań eskortują go z powrotem do celi. Noc druga. Poranny raport. Więźniowie opowiadają o dziwnej rozmowie, jaką ponoć zasłyszeli o późnych nocnych godzinach. Osadzony miał powtarzać w kółko zdania pokroju: to nie jest prawdziwe, was tutaj nie ma, to się nie dzieje. I co najciekawsze, zdanie: wy wszyscy nie żyjecie. Szczególnie interesujące są zeznania pojedynczego więźnia osadzonego w celi najbliżej miejsca eksperymentu. Mężczyzna, przysłuchując się rozmowie, zwrócił uwagę, że Redwood swym pełnym strachu głosem odpowiada na szepty dobiegające z celi. Sam więzień, przeżywając własny nocny koszmar, próbował przemówić i dowiedzieć się, kto rozmawia z poddanym eksperymentom mordercą. Jednak nie udało mu się to. Ze słów mężczyzny wynika, iż jego głos, mimo ruchów ustami, nie opuszczał głębin jego gardła. Mówił, jednak rzeczywistość nie chciała, by słowa rozebrzmiały. Morderca w trakcie porannego przesłuchania nie powiedział nic. Sprawia wrażenie obłąkanego. Dowództwo jednak pozostaje nieugięte, nakazując kontynuację eksperymentu. Noc trzecia. Wszyscy więźniowie w bloku są przerażeni. Każdy z nich tej nocy został obarczony ciężarem ujrzenia tego, czego nikt nie powinien oglądać. Z kąta, w jakim mieści się cela poddana testom, mimo krat, wyjść miała dziwna postać. Jeśli faktycznie możemy nazwać to człowiekiem, przypominałoby kobietę.
kobietę o wzroście sięgającym nawet 3 metrów, odzianą w białą, rozdartą, brudną, ciągnącą się po ziemi suknię. Postać posiadała czarne włosy, ukrywające całkowicie twarz anomalii. Kobieta miała być okropnie skarpiona, zaś jej ręce długie, sięgające samej ziemi, ciągnąc za sobą po posadzce brudne, sporych rozmiarów szpony, przypominające kawałki blachy powbijane w zdeformowane palce. Odgłos sunięcia ich po posadzce obudził wszystkich w bloku, zmuszając poniekąd do obserwowania przeraźliwego widowiska. Istota miała jedynie przejść przez korytarz i, nie zwracając uwagi na nikogo, po prostu zniknąć w ciemnym kącie po drugiej stronie bloku. Renwood wciąż milczy, nie nawiązując z nikim kontaktu. Kamery nie zarejestrowały żadnej postaci. Noc czwarta. Więźniowie nie zarejestrowali nic nadzwyczajnego, choć po nocy ubiegłej wydają się być naprawdę przerażeni. Tymczasem Redwood zostaje natychmiast przewieziony do lazaretu. Z raportu medyków wynika, jakoby nocą próbował rozdrapać paznokciami własne gardło. Wychodzi jednak na to, iż został powstrzymany poprzez złamanie obu nadgarstków, zaś odpowiedzialne za to mają być małe, przypominające dziecięce, zdeformowane dłonie. Na rękach Redwooda znaleziono bowiem coś na wzór odmrożeń, do złudzenia przypominających dziecięce dłonie, o sporych dziurach na samym ich środku. W dodatku oczy mężczyzny zdają się bardzo przeciążone. Ich stan wygląda, jakby ten praktycznie walczył o to, by jak najrzadziej mrugać. Powyższe rany nie odebrały mu jednak możliwości mowy, mimo czego mężczyzna wciąż nie próbuje niczego powiedzieć. Dowództwo mimo oczywistego zagrożenia życia przestępcy pozostaje nieugięte. Renwood wraca do celi. Noc piąta. Zeznania więźniów nie przekazują żadnych istotnych wiadomości. Jest to druga spokojna noc, co w niewielkim stopniu uspokoiło wszystkich wokół. Dziewczynka od 5 dni siedzi w tym samym miejscu, w tej samej pozycji. Nadchodzi jednak przełom. Redwood, charczącym z powodu obrażeń głosem, przemawia pierwszy raz od 2 dni. Usiłując krzyczeć, zdradza miejsce przetrzymywania poszukiwanej dziewczyny. Gdy personel opuszcza mężczyznę, ten dławiąc się błaga o wypuszczenie lub śmierć, argumentując to przekazaniem służbom więziennym wszystkiego, czego potrzebowali. Dodatek do raportu. Miejscem przetrzymywania zaginionej okazuje się być stary portowy magazyn. Oddział ratowniczy, zostając wysłany na miejsce, dokonuje niestety makabrycznego odkrycia. Sekcja zwłok zaginionej, która odbyła się 2 godziny wcześniej, wykazuje, że dziewczyna jest martwa od raptem doby. Jej ciało zostało po prostu rozerwane na części. Wygląda to, jakby spadło na nią 2 przeraźliwie ciężkich ostrzy. W tym momencie 2 z pracowników odsuwa się od projektu. Jedni są oburzeni faktem przekazującym, że gdyby zdecydowano się przesłuchać Redwooda już po pierwszej nocy, gdy o to błagał, dziewczyna mogłaby żyć. Inni ze strachem łączą sposób i czas zamordowania dziewczyny z nocą, w której widziano dziwną istotę opuszczającą eksperymentalną celę. Noc szósta. Zeznania więźniów opisują sytuację, w jakiej kolejnego ranka zastano korytarz bloku. Podłoga, ściany, kraty. Wszystko jest we krwi. Więźniowie opisują sytuację, jakoby w środku nocy niewidzialne siły kopały odciętą głowę dziewczynki przesiadującej w celi eksperymentalnej. Głowa uderzała o kraty, ściany, sufit, podłogę, przy każdym uderzeniu obficie krwawiąc. Zakończenie makabrycznego widowiska miały przynieść dopiero pierwsze promienie słońca. Cela Redwooda, jak i on sam, jest cały we krwi. Jednak obiekt 213-453 siedzi w tym samym miejscu, nie posiadając ani jednego zabrudzenia.
Sytuacja wygląda wręcz karykaturalnie, jednak późniejsze badanie próbek faktycznie potwierdziło, iż jest to krew obiektu 213-453. Raport z rozmowy. Osadzony Redwood mówi bardzo spokojnie i opanowanie, iż jeśli tej nocy go nie zabiorą, prawdopodobnie umrze, próbując zamordować obiekt 213-453. Na pytanie, dlaczego miałby umrzeć, odpowiada: oni otworzą tą dziurę. Następnie mężczyzna milknie i nie dodaje niczego więcej. Noc siódma. Koniec eksperymentu. Wszyscy więźniowie z opisywanego bloku trafić mają na przymusowe leczenie psychiatryczne z powodu niepowstrzymywalnego ataku paniki. Nie mogą przestać krzyczeć, płakać, majaczyć i usiłować się samookaleczać. Z łączonych relacji więźniów ułożyć można przykładowy scenariusz przebiegu nocy. W bloku rozebrzmiały churalne śpiewy religijnych pieśni, którym wtórował paniczny krzyk Redwooda. Śpiewy nie brzmiały jednak, jakby dochodziły z ludzkich gardeł. Nikt nie próbował opisać tego głosu, ponieważ wypytywani o to więźniowie popadali w jeszcze gorsze stany paniki. Wiemy jednak, iż miało to po prostu nie brzmieć ludzko. W pewnym momencie cały blok, według słów osadzonych, zajął się ogniem, ale nie ogniem znanym na ziemi. Sprawiał on wrażenie żywej istoty, zaś w dotyku wydawał się zimny. Zimny tak bardzo, iż mieli wrażenie, jakby rozrywał ich ciała na strzępy. Gdy ogień ogarnął ciała pozostałych, również ich krzyki wtórowały religijnej pieśni. Więźniowie smagani płomieniami mieli doświadczać dziwnych wizji, jakby ogień uśmiechał się do nich, jakby tworzył ludzkie sylwetki, jakby płomienie wystawiały do nich setki rąk, które wyrywają z ich ciała szkielety. Więźniowie patrzyli, jak zajęte tym ogniem ich własne kości zaczynają się poruszać. Próbują rozmawiać z nimi w języku, jakiego nie da się opisać. Obraz piekła minął dopiero z pierwszymi promieniami słońca, lecz krzyki nie ustały. Cela eksperymentalna. Redwood nie żyje. Jego głowa i wyciągnięta ku górze ręka spoczywają na podłodze. Reszty ciała brak. Sytuacja wygląda, jakby pozostałości przestępcy zostały wciągnięte pod ziemię. Na pozostawionych fragmentach przestępcy brakuje skóry i włosów. Co ciekawe, okazuje się, iż powyższe fragmenty nie posiadają ani kropli krwi. Jakby została odessana przed końcem. W celi nie ma ani jednego śladu po krwi mordercy. Obiekt 213-453 siedzi w tym samym miejscu. Dowództwo z niewiadomych przyczyn ponoć uznało wynik eksperymentu jako niepowodzenie. Przy końcowym raporcie na temat celi z obiektem 213-453 należy dopisać, iż kolejny eksperyment ma zostać wydłużony do 8 nocy.